Łamen Show. Witam, witam. Czas na moje bombardowanko, ale zanim bombardowanko, to powiem jedną rzecz. Tragedią jest to, że okno transferowe dwa razy w roku jest do 31 sierpnia, tak sierpień ma chyba 31 dni i wszyscy piłkarze tak, z jednej strony czekają, że może ich ktoś kupi, z drugiej strony, tak jak te dziewczyny, które w Amsterdamie w oknach stoją na golasach, myśląc, że ktoś się przeleci za dobre pieniądze. Nie, serio, to jest dokładnie to samo, sprzedaż usług. Jak zwał, tak zwał. Menedżerowie myślą sobie, no coś trzeba przywrócić, bo przecież inaczej to się okaże, żeśmy tylko dopłacili cały rok na samoloty, na sekretarki, na gabinety, na wszystkie, na żarcie, na telefony, na internety, na te wszystkie zapytania, prośby i tak dalej. Więc oni też cisną, no i cisną też prezesi. Umówmy się, że większość prezesów klubów to żyje. Ja nie mówię o konkretnych klubach, żeby nie było wątpliwości, ale jak mówię o klubach, to pewnie o 99% to żyją z obrywek takich, że coś gdzieś tam się dzieje, coś gdzieś kapnie, coś spadnie. A jak to mówił klasyk, czyli jeden z moich kiedyś ulubionych trenerów, mistrza Polski, zresztą Lecha, Jerzy Kopa, mówił tak: mamusia mi zawsze powtarzała, jak ktoś ukradnie, a ładnie, to jak z nieba spadnie. No właśnie, to jak z nieba spadnie. I przy takim okresie transferowym, to ty, Karol, się musisz nachodzić, nazdzierać kolana. Ja to muszę już nazdzierać w ogóle gardło, zdrowie, wszystko. A i tak przez dwa lata nie zrobimy tyle, co jeden pikuś przez dwa głupie telefony, nie? Więc jest to trochę demoralizujące i ta demoralizacja powoduje właśnie nasilenie takich złych emocji, złych uczuć w samym końcu okna transferowego, gdzie jedni myślą sobie, jeszcze mamy coś do wydania, drudzy, mamy jeszcze coś do sprzedania. I tak na zasadzie rynku, klient i nasz kupujący i sprzedający, podaż i popyt, gdzieś tam dobija się targu. Smutne to jest dla kibiców, bo oni nie mają czasu ani się z jakimś piłkarzem poznać, ani polubić go, ani zaprzyjaźnić. Oczywiście są wyjątki, no takim niewątpliwie wyjątkiem Messi, Barca, Rooney, Manchester United. Ale tak naprawdę ta cała reszta, to mówiąc szczerze, to tak sprzedajni komiwojażerzy, tacy jacyś goście na pstryknięcie palcem, pstrykasz i go masz, nie? Więc uważam, że każdy, kto całuje herb klubowy na koszulce, to powinien od razu dostawać w twarz, bo jest to obraza tego herbu, a wcale nie pokazanie uczuć tego całującego. No w każdym razie te okna są dwa razy w roku i Jest to takie trochę przykre, ale a propos okien transferowych, pamiętam, jak kiedyś jeszcze byłem w przeglądzie, miałem rysownika, który rysował kapitalne klimaty i kiedyś dał taki rysunek, jest okno, okienko takie do piwnicy, takie, przez jakie się węgiel zrzuca na zimę, na opał i tam napchane tak piłkarze, ale głowami, tak jeden, drugi, piąty, szósty, ósmy i aż tylko nogi wystają i tam podpis był, zdaje się, co się dzieje, a otworzyli okienko transferowe. No tak to wygląda, no więc jak patrzę, jest to jednocześnie taki łańcuch pokarmowy, to znaczy tak, Legia sprzeda Nikolicza, to kupi Stępińskiego, Ruch jak sprzeda Stępińskiego, to kupi jakiegoś innego pikusia i to tak jeden z drugiego żyje, a na każdej transakcji coś, jak ktoś ukradnie ładnie, to jak z nieba spadnie. Dobra, bombardowanie, słowo się rzekło. Karol mi coś tu podesłał. Jest, dobra, Przemek Wnuk. Pozdrawiam, Przemku. Chyba nikt nie wyobrażał sobie podstawowej jedenastki kadry Polski bez Krychowiaka. Ale facet z drugiej strony nic teraz nie gra. Mam obawy, w jakiej formie przyjedzie na zgrupowanie.
Dobre pytanie. Karol, ty byś go wystawił? Tak. Ja bym go też wystawił, a z jednego powodu. Jak ktoś nie gra, to na zasadzie jak nie gra, to przynajmniej ma zdrowe nogi, nie? To przynajmniej nie ma odcisków, jest wypoczęty. Kucharczyka tak trzeba zostawić na Ligę Mistrzów. Kucharczyka na Real, ale dopiero rewanżowy, nie? Na 2 listopada, na zaduszki, żeby zadusił ich tam. Keylora Navasa, żeby się zadusił strzałami z 16 po okienkach. A wyobraź sobie hat-tryk Kucharczyka, ach, to by było w ogóle, nie no to... Świat by stanął. Mówiąc szczerze, trzeba by się zastanawiać, czy nie trzeba by pomnika stawiać, nie? Ale nie, no żartujemy, są pewne rzeczy, które się nie wydarzą nigdy. Ale czy ktoś wyobrażał sobie, ja na przykład, że Janek Urban strzeli 3 bramki Realowi i to na Santiago Bernabeu? Jak była, kocham, strzelił 3 bramy, grając w Osasunie. I walnął z czego jedno chyba z 35 metrów, też oczywiście okno. Pamiętam, byłem akurat u niego, znaczy tuż po tym meczu. I Don Balon, taka gazeta, taki tygodnik bodaj kolorowy w każdym razie, dał mu notę 10 na 10. Bardzo, bardzo rzadko się to w Hiszpanii zdarzało. Może Messiemu parę razy, może Ronaldo, nikomu więcej za bardzo. Znaczy za bardzo mówię dlatego, że nie śledzę aż do tego stopnia tego wariactwa hiszpańskiego. Natomiast było to piękne, że to też się nie wydawało to możliwe, żeby Polak walnął, Polak jakiś w ogóle z jakiejś wiejskiej ekipy z Pampelony, z Nawarry, żeby walnął parę brameczek hat-tricka. Nie no, ja już oczywiście wygrali mecz wtedy. No więc ten, więc wszystko jest możliwe. Wracając do tego łańcucha pokarmowego, przykre jest to, że my na przykład idziemy wieczorem spać, a rano budzimy się i tak, nie ma Urbana, powiedzmy, nie ma tego piłkarza, jest inny, a ten inny mówi, musi najpierw 3 miesiące potrwać, zanim on się zgra, potem musi się przeprowadzić, żona musi znaleźć przedszkole, to w ogóle makabra, masakra, natomiast wszystko zgadza się przy kasie, ponieważ przy wszystkich tych transakcjach lecą numery. Co do Krychowiaka, nic nie gra, no bo PSG to on wybrał nie dlatego, żeby grać, tylko dla żony. No, to jest to francuska, ona wybrała, bardzo piękna zresztą, co będziemy, nie dla żony, to jest narzeczona. Do żony to jeszcze jej brakuje trochę zaufania. Natomiast ona się z nim już morduje parę lat, no w lata wpędza i dla niej ona ma takie zacięcie modelki, to bycie w Paryżu to jest po prostu nagrodą za ten cały czas spędzony w wyczekiwaniu na niego. Oczywiście taka dziewczyna, pamiętajcie, może sobie chodzić gdzie chce, bawić się gdzie chce, ale musi mieć świadomość, że chodzi za nią prywatny detektyw. No, ci czołowi piłkarze nie są tacy idioci. To tak jak każda dziewczyna, to ma 2 szpiegów. No, jedyne co ją może uratować, to związek z prywatnym detektywem. Rozumiesz, Karol, nie? Mianowicie, wiesz, gości ją śledzi, jednocześnie się skumają i tego. I rąbią w trąbę tego, co zasuwa na boisku. Takie przykłady w piłce nożnej niestety są dosyć częste. No, to jest jakaś zachęta, żeby zostać prywatnym detektywem, nie? Takim dosyć wszędobylskim, ciekawskim człowieczkiem. W każdym razie ja bym go wystawił, bo on, ja nie będę w karze, żeby on jakoś strasznie nawalił, pamiętasz? Owszem, może gdzieś na początku kiedyś, ale teraz to miarzy, no. No ja tak, ja nie będę, ja widzę, że chodzi jak taki suwak w spodniach i tam góra, dół, góra, dół, góra, dół i wszystko działa. Europrofesor. Tak, jeżeli chodzi o kadrę, bo muszę tak zastanawiać się, no bo oczywiście w bramce chyba stanie Fabiański. I tak się strasznie wkurzyłem w weekend, a wiesz czemu, Karol? Bo obronił karnego, a wiesz dlaczego? No bo to jego pierwszy karny. Tak, bo jakby na Euro obronił karnego, to byśmy powiedzieli, o, no to jest sportowiec roku. No niestety, bronić karne nie w tych meczach, co trzeba, to też trzeba nie umieć. No, jak była, kocham, no. Karne to trzeba bronić wtedy, kiedy one o czymś ważą. A on broni karnego dla Swansea w meczu, w którym Swansea i tak przegrywa. No to w ogóle, to takiego karnego to ja bym też obronił nogą lewą. Nawet jakbym stał tyłem do bramki. Nie, żartuję oczywiście, ale przemawia przeze mnie takie trochę lekkie rozgoryczenie. No w każdym razie mówię, ja bym Krychowiaka wystawiał, a to, że nie gra, już każdy wie, co on potrafi. Trener, który go ściągał za te parędziesiąt maniek,
i namówił do tego ludzi, no to przecież też nie po to, by mieć takiego drugiego rezerwowego. Spokojnie, jego czas przyjdzie. Zwłaszcza, że jest Francuzem, klub z Paryża. Oni też potrzebują mieć paru swoich. Ja zresztą uważam, że oni swoich, znaczy Krychowiaka traktują jak swojego, jak takiego człowieka, który jest u nich zasymilowany przepięknie i ten. No bo w ogóle ja go lubię, Krychowiaka, z dwóch powodów. Jeden, że bardzo fajnie występuje w tym Łączy nas piłka, pokazuje taką pogodną twarz piłkarza, nie takiego mruka Matołka, a druga, jego stosunek do imigrantów, mianowicie powiedział po zamachach w Paryżu, że to jest idealny przykład, dać palec, ugryzą całą rękę. I tak sobie pomyślałem, no mnie by nie wypadało czegoś takiego powiedzieć, bo przecież dla Francji jestem nikim. Natomiast jemu wypada, bo on obserwował, jak się daje najpierw paluszek, a potem haps, cała ręka i jeszcze wszyscy imigranci nieszczęśliwi. Jeszcze w ogóle uważają, że to jest kara boska, że muszą mieszkać wyłącznie w blokach i dostawać pieniądze w niewystarczającej wysokości. Wracajcie z powrotem na pustynię, to moja rada. No dobra, jeszcze widzę, coś tam jeszcze mamy w bombardowanku. Patrzymy, okularki działają. Mark Cisz. Jakiś bardzo dziwny nick. Mam pytanie, czy Legia zamiast kombinować z transferami, czemu nie ściągnie chociażby Kamila Wilczka? No, gdyby głupi wiedział, że jest głupi, to by był mądry. To myślenie tak zwane życzeniowe, no co by było gdyby? No nikt nie wiedział, że Wilczek, który przez rok spał w tym Karpi, ja pamiętam, bo zawsze się zastanawiałem, czy nie Capri, bo taka piękna wyspa włoska jest Capri, ale Karpi od Karpia naszego świątecznego, w tym Karpi to cały rok przespał, bo on był król strzelców, o, on też hat-tricka strzelił, Legii nawet, to śmieszne, ale na Legii to wielu strzelało hat-tricki. Więc Włodek Lubański również. Włodek to nawet 4 razy zapakował, jakby ktoś nie wiedział, to w finale Pucharu Polski. Górnik Zabrze kontra Legia Warszawa 5-2, Lubański 4-1, Show Tysik, dla Legii 2, Robert Gadocha. Ale więc tym Karpi Wilczek absolutnie rok nic, a wszedł parę razy tam, być może strzelił jedną bramkę, być może, nie wiem, nie pamiętam, nie śledzę tego, na pewno nie porywał i na pewno żaden klub się nie zgłosił. I nagle w tym Brentby zaczął kosić gole i tak jeden, drugi, trzeci, piąty, ten teraz chyba ma 8. Bardzo fajnie, to jest taki przykład, że Nawałka jednak tam z tymi swoimi kolegami śledzi, co dzieje się wśród polskich piłkarzy i tego Wilczka gdzieś tam jednak śledzi. No bo skoro ja nie wiedziałem, że on tyle goli walnął, a nagle czytam, że jest w kadrze, no to znaczy, że on patrzył szerzej niż ja, bo dla mnie ten Wilczek to już był taki gostek, coś jak kiedyś Radek Matusiak. Podpisał we Włoszech, zgarnął kasę i zapomniał, jak się gra w piłę. Taka prawda. No i ten, no i nawet do menedżera zadzwoniłem i mówię, co tam z tym Wilczkiem, skąd, no bo jak to się wadzę tu we Włoszech, a tu nagle w Danii, czy coś. No i ten, i Menago, mój kolega, powiedział, że z Wilczkiem jest tak, że on już miał wcześniej z tego Brentby, ja grał jeszcze w Polsce. Miał propozycję z Brentby Gomehaga, bardzo dobrą, bardzo konkretną, ale się podjarał, no Włochy, wiadomo, Serie A, no, kto by nie chciał spróbować, tu przeciwko Milanowi, jakiś tam zespolik, który wchodził dopiero i miał duże aspiracje, no przynajmniej, żeby się utrzymać, no ale żeby trochę punktów pourywać. I ten, i no jak było widać, że tam nic kompletnie nie wychodzi, to ten Wilczek się nie zniechęcał, a Menago, zresztą dobry Menago, Jaro, odezwał się do Brentby, czy oni nadal są zainteresowani, ponieważ Wilczek cały czas trenuje, cały czas jest w gazie, w dyspozycji, no to, że trener go nie wystawia, są różne klimaty, no ci z Brentby powiedzieli, że tak, jak najbardziej, jest młody, silny, bardzo dobrą lewą nogę ma,
więc go wzięli. No i się okazało, że na ligę duńską to jest całkiem skuteczny napastnik. I co ciekawe, nie tylko strzela gola, ale i podaje. On nawet chyba ma więcej asyst niż goli, a goli ma bardzo dużo. Więc to jest bardzo, bardzo przyzwoity wynik. W Polsce są takie dyskusje, czy Wilczek to jest bardziej Milik, czy bardziej Lewandowski. No więc ja tylko mogę powiedzieć określeniem tego Kamila Wilczka, że on jest Lewandowski, tyle że słabszy. I to jest takie uczciwe postawienie sprawy, czyli Lewandowski, klasyczna dziewiątka na szpicy, wszystko potrafi co trzeba. Z lewej nogi z Milikiem łączy go tylko to, że właśnie ta lewa nóżka, natomiast on klasyczny egzekutor. Więc wydaje się, że on w kadrze to może zagrać wyłącznie jak Lewandowski złamie nogę, czego mu nie życzymy. W związku z czym Kamil Wilczek najprawdopodobniej jest tylko wyłącznie efemerydą, ale tak czy owak cieszymy się, bo po pierwsze ładnie gra, ładnie strzela, zarabia, a po drugie ładnie się nazywa Wilczek, takie bardzo przyjemne. Miałem kiedyś takiego Wilczka w domu nawet, Max się wabił. Natomiast mam tylko nadzieję, jak gra w Danii, wspomniawszy historię Arkadiusza Onyszko, to mam nadzieję, że nie jest tak traktowany jak Onyszko przez Dunów, mianowicie fucking Pol, czyli pieprzony Polak. Mam nadzieję, Kamil, że nie dajesz sobie w kaszę dmuchać. Im więcej im bramy strzelisz, tym szybciej to zrozumieją. Pozdrawiają i zbliżamy się do Astany.